Na filmie pokażę Wam, jak wykorzystać dodatek Solver w takim dość nietypowym, powiedzmy, wykorzystaniu, jakim jest przydział inwestycji. Jeżeli mamy określone pieniądze do wydania w portfelu, na przykład 40 tysięcy złotych, i chcemy się dowiedzieć, ile należy zainwestować w pierwszy projekt, w drugi i w trzeci, tak aby osiągnąć jak najwyższą możliwą korzyść, możemy zainwestować w różne sposoby. 10 tysięcy w projekt drugi, 20 tysięcy w projekt pierwszy i na przykład 10 tysięcy złotych w projekt trzeci. Tylko że taka losowo dobrana kombinacja, ile będziemy inwestować w który projekt, nie jest w tym momencie, nie zawsze jest to tak dobrane prawidłowo, jak powinno być. I w tym momencie możemy też i zauważyć, że inwestując te same pieniądze, jak się zastanawiamy, w który projekt zainwestować 10 tysięcy, no nie zawsze te kwoty muszą być takie same. Wszystko zależy od tego, czym jest ten projekt, od różnych charakterystyk, a my musimy już, nie zastanawiając się nad tym, bazując tylko na liczbach, ile możemy zarobić w zależności od zainwestowanej kwoty, ustalić, gdzie należy te pieniądze tutaj zainwestować. Jeżeli tą tabelę całą sobie skopiujemy i przykleimy sobie w to miejsce, to otrzymujemy tak zwane zmienne decyzyjne i tu to pole można sobie całkowicie wyzerować. Żeby określić, w który projekt należy jaką kwotę zainwestować, po pierwsze musimy podsumować jakby liczbę faktów, czy będziemy inwestować określoną kwotę, czy też nie, w dany projekt. Czyli zrobimy zwyczajnie sumę. Sumę przeciągamy do pozostałego drugiego i trzeciego projektu. Tak samo podsumowujemy liczbę tych faktów, czy daną kwotę pieniędzy my inwestujemy w projekty, czy też nie. I co jest bardzo ważne? Może być taka sytuacja, że inwestujemy jednocześnie po 10 tysięcy w każdy projekt, dlatego tutaj na przykład, jeżeli tutaj w ogóle musimy też powiedzieć, że każda ze zmiennych decyzyjnych jest zmienną decyzyjną typu binarnego, czyli przyjmuje wartość albo 0, albo 1. Przyjmuje wartość 1, kiedy na określoną sumę pieniędzy inwestujemy w dany projekt, albo 0, kiedy daną sumę pieniędzy nie inwestujemy w dany projekt. Czyli w tym polu może się pojawić na przykład jedynka, tak? To będzie oznaczało, że 10 tysięcy złotych zainwestowaliśmy w projekt trzeci, ale też może być 0. A więc oznaczy to wtedy, że 10 tysięcy złotych nie zostaje na pewno zainwestowane w projekt trzeci. Co dalej z tym robimy? Gdy mamy określone te sumy i tutaj są określone te sumy, to musimy wpisać sobie jeszcze tak zwaną sumę iloczynów. I teraz zwróćcie uwagę, jeżeli tak jak powiedziałam, zainwestujemy tutaj 10 tysięcy, zainwestujemy tutaj 20 tysięcy, to widać, że już zainwestowaliśmy 30 tysięcy, bo tutaj mamy iloczyny tego, jakie mamy kwoty i ile razy one zostały wykorzystane. Jeżeli mam jeszcze do wygospodarowania na przykład 10 tysięcy, bo na razie tutaj 30 tysięcy sobie wydaliśmy, to można powiedzieć, że w projekt trzeci zainwestujemy też 10 tysięcy, czyli łącznie 10 tysięcy zostało wykorzystane dwa razy, czyli 20 tysięcy, a 20 tysięcy tylko raz, dlatego tu jest suma iloczynów tak zapisana. Gdy już sobie wstępnie określimy, jakie mamy warianty i ile przykładowo możemy zainwestować, widzimy, że już przekraczamy, czy możemy, nie, możemy przekroczyć posiadany budżet. Tylko, że my musimy go właśnie uwzględnić i żeby odpowiednio dobrać, jaką kwotę pieniędzy inwestujemy w który z projektów, można wykorzystać dodatek Solver. Jeżeli wejdziemy na narzędzia Solver, a na przykład go nie mamy, no to wchodzimy w opcję dodatki i tutaj ten dodatek Solver należy zainstalować.
zainstalować. Ja klikam sobie OK, bo mam go zainstalowanego. Włączam opcję Solver i już mam uzupełniony dodatek Solver, ale ja Wam wytłumaczę, skąd co się wzięło. Po pierwsze, komórka celu. Komórką celu jest nasza funkcja celu. Funkcją celu, jak widzicie, jest przemnożenie tabelki zmienne decyzyjne z tabelką współczynniki funkcji celu. Bo jeżeli tu zainwestuję 10 tysięcy, tutaj 10 i 10, to są przemnożenia 20 razy 1 plus 25 razy 1 plus 44 razy 1. To są nasze, powiedzmy, przemnożenia jakby leżące w odpowiedniku funkcji celu dla przyjętych wartości zmiennych decyzyjnych. I teraz co będzie naszą, powiedzmy, zbiorem zmiennych decyzyjnych? No właśnie będą te zmienne, które tutaj już sobie określiliśmy, czyli całe to pole od 0 dla projektu 1 do 40 dla projektu 3. Cały ten zakres będzie naszymi zmiennymi decyzyjnymi. Dodatkowo musimy zauważyć, że każda z tutaj z tych zmiennych musi mieć charakter binarny. Powinniśmy zrobić to jako dodaj. Ja tutaj Wam pokażę, jak ja to zrobiłam, tylko klikam sobie opcję zmień. A więc wszystkie te zmienne tutaj muszą być typu binarnego, czyli wybieramy sobie bin, zaznaczamy, że mają one dokładność dokładnie zerową. Tutaj u nas ta suma pieniędzy, którą chcemy zainwestować, nie może przekroczyć przez nas z góry wpisaną z klawiatury wartość 40. No akurat u mnie 40, bo ja przyjęłam sobie taką górną granicę nakładów inwestycyjnych, które my mamy. Dodatkowym ograniczeniem jest to, że każdy projekt może, w każdy projekt możemy zainwestować tylko raz. Nie ma tego, że raz zainwestujemy 10 tysięcy, raz 30 tysięcy, bo to by oznaczało, że zainwestowaliśmy łącznie 40 tysięcy i nie ma opcji zainwestowania dwóch oddzielnie kwot, można tylko raz zainwestować jedną kwotę. Dlatego tutaj jest ograniczenie, że możemy zainwestować mniej lub dokładnie 1, czyli albo 0, czyli w ogóle, albo 1, czyli na pewno. Ostatnim ograniczeniem jest to, pokażę Wam, że każda z tych komórek, która tutaj jest zawarta, czyli jakby fakt, ile razy zainwestowaliśmy określoną kwotę, nie może to przekroczyć 3, no bo mamy 3 projekty, czyli nie da się 2 razy zainwestować w dany projekt, tylko sam fakt zainwestowania czy też nie. Aby przejść typowo do, powiedzmy, zastosowania dodatku Solver, najlepiej żadnymi wynikami się, tak jak tutaj ja, zobaczcie, wyczyściłam, nie sugerować, wyczyścić i włączyć to narzędzie Solver z wpisanym całym programem i kliknąć rozwiąż. Gdy taki element sobie wybierzemy, jak wyniki, analiza wrażliwości i granic wszystkich, wszystkie 3 raporty zostaną przez nas wybrane, niestety nie będzie możliwości otrzymania raportu wrażliwości i granic, ponieważ zmienne decyzyjne, które my sobie określiliśmy, mają charakter całkowity, są to zmienne binarne i takie raporty zwyczajnie będą niewygenerowane. Ja to Wam pokażę. Oczywiście tutaj się pojawia komunikat, że nie mają sensu i mamy wygenerowany przez nas wynik tej optymalizacji. Mamy określoną łączną korzyść, na przykład 104 tysiące złotych korzyści, z czego? Z zainwestowania na przykład 20 tysięcy złotych w projekt pierwszy i gdy zainwestujemy po 10 tysięcy zarówno w projekt drugi, jak i pierwszy. A jak sobie podkreślimy te kwoty, które jesteśmy w stanie osiągnąć, na piechotę można policzyć, że to jest 35 plus 25 plus 44, tutaj nam wychodzi 60 i 44, czyli 104, więc można sprawdzić, czy jest poprawnie zapisana ta formuła funkcji celu, ale jeżeli wpiszemy, że to jest suma iloczynów i wybierzemy pole o takim samym rozmiarze współczynniku funkcji celu wraz z drugim polem zmiennych decyzyjnych, wszystko powinno być poprawnie.